Pan Budny. Dziękuję, panie przewodniczący. Państwo ministrowie, wiceministrowie, posłanki, posłowie, przedstawiciele strony społecznej. Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań, które gwarantują dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści z tego wzrostu gospodarczego. W Polsce w zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego przepraszam, z zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, której artykuł 5 ustawy mówi: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności, prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Aby właściwie zidentyfikować, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla nowych biogazowni, należy przede wszystkim dokonać weryfikacji takich zmiennych, jak unikanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dostęp do infrastruktury drogowej, dostęp do infrastruktury elektroenergetycznej w odpowiednich parametrach, aspekt dostępności substratu oraz lokalizacji inwestycji pod względem możliwości wykorzystania pofermentu. Wykorzystując dostępne analizy przy sytuowaniu zakładów, jakimi są biogazownie, w ustawie należałoby uwzględnić następujące aspekty i rozwiązania. Po pierwsze, powierzchnia działki obejmująca infrastrukturę związaną z biogazownią maksymalnie 1 hektar. Lokalizacja od najbliższych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w odległości co najmniej 3000 metrów w związku z minimalizowaniem problemu z zapachami i niepożądanymi widokami. Jednocześnie odległość ta może być niewystarczająca w niektórych regionach kraju, ponieważ rozprzestrzenianie się zapachów w dużym stopniu zależy od kierunku wiatru, a ekspozycje widokowe zależą od lokalnej topografii oraz istniejącej zabudowy i roślinności. Zachowanie minimum 3000 metrów odległości od obszarów chronionych lub obszarów o określonym już przeznaczeniu, w tym terenów rekreacyjnych, boisk i obiektów sportowych, stref wojskowych, pasów startowych, lotnisk i stref ścieżek podejścia do lądowania. Lokowanie zakładu biogazowni w obszarach przemysłowych, na terenach, gdzie istnieje możliwość stworzenia współpracy z innymi branżami. Z uwagi na procesy wytwórcze, obiekt lub zakład musi mieć dostęp do przyłączy wody, sieci elektroenergetycznej, sieci dystrybucji ciepła, biometanu po jego uzdatnieniu oraz dróg zdolnych do obsługi transportu ciężkiego. W związku z możliwą współpracą rolników z producentem biogazu, będącym oczywiście rolnikiem, w zakresie produkcji rolnej, w tym produkcji substratu i możliwego wykorzystania pofermentu, należy określić dopuszczalne ilości składników odżywczych dozowanych na hektar gruntu z uwzględnieniem zaleceń dotyczących nawożenia w oparciu o rodzaj gleby, specyfikę uprawy roślin w każdym z regionów kraju. Lokowanie zakładu gazowni na obszarze z wystarczającą ilością dostępnego substratu, szacując, iż jego część będzie musiała jednak zostać pozyskana z zewnątrz, z uwagi na możliwości wytwórcze gospodarstwa. Obligatoryjnie każdą biogazownię należy objąć procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na specyfikę działania, transport, emisję czynników do środowiska. Podsumowując, aby ustawa przyjęła rozwiązanie do właściwego zagospodarowania obszarów wiejskich, chroniąc obywateli w kontekście lokalizacji biogazowni, należy w pierwszej kolejności dokonać modernizacji sieci przesyłowych i dostosować je do standardów, jakie stawiają przed nimi OZE, w tym fotowoltaika, energetyka wiatrowa oraz biogaz, wprowadzić systemy empiryczne uwzględniające oddalenie od budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zabytków i obszarów natury chronionej, dostęp do dróg o wymaganej nośności z uwagi na transport, możliwość lokalnego wykorzystania produktów, jakimi są ciepło, energetyka oraz poferment. I na zakończenie, zwracam się z apelem do państwa tu zgromadzonych, zaznaczam, że aby należycie wykorzystać potencjał polskiej wsi, uwzględniając wskazane w ustawie zasadniczej zasady zrównoważonego rozwoju, w taki sposób, aby nie stało się to kosztem społeczeństwa, środowiska naturalnego, zabytków kultury. Proszę o rzeczowe pochylenie się nad uprzednio wskazanymi kwestiami formalnymi. Wnoszę również, aby w procedowanej w obecnym kształcie ustawie o ułatwieniach w budowie biogazowni znalazły się zapisy chroniące obywatela i jego prawa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Ustupską. Dzień dobry.
Ja jestem tutaj, bo nie zgadzam się z założeniami tej ustawy. Projekt tej ustawy w żaden sposób nie uwzględnia faktycznego oddziaływania biogazowni, a konsekwencje związane z oddziaływaniem tych instalacji już dziś ponoszą mieszkańcy terenów, gdzie takie instalacje są. Nie może być tak, że ustawa ta skupia się na pewnej niewielkiej grupie osób, nie uwzględniając interesu pozostałej części społeczeństwa, ekologii oraz zróżnicowania terenów wiejskich. Co więcej, według mnie ustawa ta w żaden sposób nie ułatwi rolnikom prowadzenia działalności rolniczej, ale za to ułatwi powstawanie zakładów utylizacji odpadów organicznych osobom, które z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Dlaczego? Ponieważ ustawa ta nie określa minimalnej ilości substratu pochodzącego z terenu danego gospodarstwa, nie uwzględnia żadnej minimalnej odległości od budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej oraz umożliwia ominięcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zlokalizowanie biogazowni podmiotom o statucie rolnika lub posiadającym wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Działających na Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych. A spełnienie akurat tych warunków jest dość proste i tym samym stwarza możliwość budowy biogazowni przez każdego, kto będzie choć trochę zdeterminowany. Nasze obawy odnośnie skutków i oddziaływania biogazowni nie są hipotetyczne. W ciągu ostatnich 8 miesięcy przeprowadziliśmy wiele rozmów i spotkań, przeczytaliśmy wiele rodzimych, jak i zagranicznych publikacji, które utwierdzają nas w tym, że biogazownie oddziaływują. Zdajemy sobie sprawę, że one muszą istnieć i są potrzebne, bo utylizacja odpadów organicznych musi się odbywać. Ale nie można tego robić bez względu na wszystko. Faktem jest, że biogazownie stwarzają duże ryzyko skażenia wód i gruntów oraz powodują duże uciążliwości zapachowe, jak i hałasowe. A długotrwałe przebywanie w takich warunkach negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, odbijając się też na kwestiach ekonomicznych społeczności wiejskich. Trzeba być naprawdę dużym ignorantem, by twierdzić, że tak wielkie zakłady przemysłowe utylizujące setki ton odpadów organicznych dziennie, gdzie w ich skład oprócz biomasy zielonej i obornika wchodzą odpady poubojniane oraz przeterminowana żywność, w tym mięso i wędliny, w żaden sposób nie oddziaływują na środowisko naturalne czy na pobliskich mieszkańców. Do tej pory nie opracowano technologii, która wykluczyłaby odorowość biogazowni, zwłaszcza gdy nie będzie ona pracowała w obiegu całkowicie zamkniętym. Poza tym biogazownie rolnicze nie są nieemisyjne. Najnowsze badania pokazują, że przy produkcji biogazu i biometanu uwalnia się metan, który ma większy potencjał cieplarniany niż dwutlenek węgla. Dziś naprawdę nie trudno znaleźć badania i publikacje odnoszące się do licznych negatywnych problemów zdrowotnych obciążających społeczności sąsiadujące z rolnictwem przemysłowym. W Polsce też widoczny jest trend, gdzie najszybciej wyludniające się wsie to te, gdzie zlokalizowane są ogromne gospodarstwa rolne o takim charakterze. Te obszary są też najbiedniejsze w skali kraju, a powstanie biogazowni to zjawisko utrwali, ponieważ doprowadzi do sytuacji, gdzie jeden inwestor korzysta z zysków pochodzących z biogazowni, natomiast reszta społeczności tracą źródła dochodów w sektorach innych niż rolnictwo. Takie są fakty i to, że ustawa wychodzi od innych założeń, tych faktów nie zmieni. Dlaczego proces powstawania biogazowni w Polsce zaczyna się od końca? Najpierw taki obiekt stawiając, a później zastanawiając się, jakie będą tego skutki i jak ewentualnie je odwrócić. Gdzie ta sprawiedliwość środowiskowa? Czy ona nie dotyczy wsi i ludzi tam mieszkających? Proszę Państwa, zróbmy dziś to dobrze, bo za kilka lat okaże się, że polska wieś jest w ruinie, a ludzi takich jak my stojących u Państwa drzwi z błaganiem o pomoc są tysiące. My naprawdę nie chcemy cudów. My chcemy oddychać czystym powietrzem, pić nieskażoną wodę, być dumnym z miejsca, z którego pochodzimy i cieszyć się na myśl, że możemy wrócić do domu. Nie wiem, ilu z Państwa mieszka na wsi, ale proszę sobie tak szczerze odpowiedzieć, czy Wy sami zgodzilibyście się na to, by biogazownia za Waszym płotem powstała. Spornych kwestii w tej ustawie jest wiele i daje ona szerokie pole do popisu dla kancelarii prawnych, które szybko wychwycą wszystkie furtki prawne, a przy dzisiejszych ogromnych dotacjach za chwilę okaże się, że biogazownie będą powstały. Po deszczu. Brak nadzoru, regulacji i przejrzystości, które ustawa wprowadza pod pozorem zielonej energii, utrwali ekspansję rolnictwa przemysłowego w już obciążonych społecznościach wiejskich. W dzisiejszych czasach należałoby raczej zastanowić się, jak wspierać społeczności wiejskie oraz zrównoważone praktyki rolnicze. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. I oczywiście celem tej ustawy jest, aby biogazownie powstawały na terenie gospodarstw rolnych.
I to jest taki główny cel tutaj, jeżeli pan... Ja rozumiem, ale często te gospodarstwa są sąsiadujące. Proszę, panie ministrze, do tej wypowiedzi. Bardzo serdecznie, szanowni państwo, dziękuję za te słowa i dobrze, że rozmawiamy szczerze, ponieważ ważna jest rzetelna informacja. Po pierwsze, zawsze chcę wskazać, że biogazownia jest inwestycją właśnie w czyste powietrze. Jest inwestycją w tanią energię i ciepło. Jest inwestycją w dużo tańszy nawóz dla rolników. No i ma to wprost oddziaływanie bezpośrednio na całą społeczność lokalną mieszkającą na wsi, ponieważ to jest społeczność, która ma ogromny problem z ubóstwem energetycznym w przeciwieństwie do miast. W związku z tym biogazownie przy braku chociażby dostępu do sieci gazowych mogą być tym i powinny być tym projektem, które to ubóstwo energetyczne będą w jakiś sposób ograniczyć. Po pierwsze, chcę powiedzieć jedną rzecz. No, jeżeli mamy rozmawiać, to oczywiście musimy rozmawiać w sposób rzetelny. Argument, który szanowna pani przed chwilą przedstawiła o tym, że biogazownia chociażby zanieczyszcza wody gruntowe, jest tutaj niebezpieczna, jest argumentem, który nie ma żadnego pokrycia naukowego, bo co do zasady instalacja biogazowa jest szczelna. Znaczy, ona nie może pracować, jak nie jest szczelna, jest bardzo pod tym kątem technologicznym restrykcyjna. W związku z tym takiego zjawiska po prostu nie ma, o którym pani mówi. Natomiast chcę jasno wskazać, że w naszej ustawie jest bardzo radykalna sankcja. Jest bardzo radykalna sankcja. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce wybudować biogazownię, to musi zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych. To po pierwsze. W związku z tym gwarantuję państwu, że każdy inwestor się 10 razy nad tym zastanowi, czy lokalizacja biogazowni daje, można powiedzieć, spokojne funkcjonowanie w kontekście dostępu do substratu i oczywiście dialogu społecznego. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że to są pieniądze prywatne. Znaczy, to nie jest tak, że polskie państwo chce dofinansowywać biogazownię i tutaj od razu o tym mówię. No to ja wskazałem w tym przykładzie, bo pani jest właśnie z tej miejscowości, gdzie jest temat biogazowni. Państwo już od razu zakładacie, że tam jest jakaś dotacja. Tam nie ma żadnej dotacji. Jeżeli sobie inwestor na zasadach ogólnych chce zainwestować i uzyska wszystkie pozwolenia, a z tego, co państwo mówiliście, jest duża szansa na to, że wykażecie, że tu były uchybienia formalno-prawne, to takiego zagrożenia nie ma. Ale chciałbym, szanowni państwo, żeby nie mówili politycy, tylko posłuchajmy profesora. Przeczytam dwa zdania pana profesora Jacka Decha, który właśnie prowadzi taką biogazownię w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Przybrodzie, która można powiedzieć jest taką dobrą biogazownią z punktu widzenia właśnie komunikacji i również walki z dezinformacją, ponieważ pojawiają się, ja też powiem otwarcie, poznawałem proces, jak funkcjonuje biogazownia, widziałem na żywo wiele takich biogazowni i też zweryfikowałem swoje pewnego rodzaju wyobrażenia. I pan profesor, odpowiadając na pytanie dotyczące właśnie tego, co jest głównym zarzutem w kontekście fetoru, odorów, mówi w ten sposób. Nie. Biogazownia jako instalacja gazowa musi być szczelna z natury rzeczy. Ona nie ma prawa być dopuszczona do użytkowania, jeżeli nie jest szczelna. Śmierdzić mogą odpady, które są używane do fermentacji, ale to właśnie podstawowe zadanie biogazowni, przetwarzanie odpadów. W Gnojowicy mamy 400 związków, które nasz nos odczuwa jako fetor. 99% tych związków jest po prostu zżeranych przez bakterie w trakcie procesu fermentacji, bo ferment jako produkt końcowy ma neutralny, ziemisty zapach. Jeszcze raz, tam gdzie jest produkcja zwierzęca, każda biogazownia w sposób naturalny zlokalizowania wyłącznie ma pozytywne oddziaływanie na wszystkie kwestie zapachowe, odorowe, tego nieodwrotnie. Nie ma takiej możliwości. A cała ta ustawa jest tak skonstruowana, żeby zachęcała właśnie tych rolników, tych producentów, którzy mają produkcję szczególnie zwierzęcą, do lokalizacji przy swoich gospodarstwach, przy swoich oborach takich instalacji. I chciałbym mieć jeszcze raz to podkreślenie. To jest bardzo kosztowna instalacja. I jestem przekonany, że nie powstanie żadna biogazownia, tym bardziej, że koszty poszły realizacji takich inwestycji do góry, a na pewno nie powstanie z wsparciem polskiego państwa, bo polskie państwo nie jest zainteresowane wspieraniem biogazowni, które są lokalizowane przeciwko ludziom albo są lokalizowane przeciwko w duchu niedialogu społecznego. I to państwu gwarantuję. Natomiast jestem przekonany, że takich przypadków nie będzie. Proszę o ad vocem panią Ustupską. Dobra.
Jedna minuta. Jeszcze chciałam odpowiedzieć tutaj na to, co powiedział pan minister Kowalski. My absolutnie nie jesteśmy przeciwko OZE. My chcemy, by ktoś zadbał o nasz interes społeczny, bo tak jak to jest u nas we wsi, gdzie wydano pozwolenie na biogazownię o mocy 499 kW, która dziennie potrzebuje 60 ton substratu. Gospodarstwo jest tylko na papierze, nie ma tam żadnej uprawy i hodowli. Co więcej, pozwolenie zostało wydane na remont kotłowni, by tą biogazownię postawić, by ominąć plan przestrzenny. Więc ja się zastanawiam, po co te ułatwienia, skoro dzisiaj nie ma żadnych utrudnień. Naprawdę nasz przykład to jest idealny, by pokazać, jakie nieprawidłowości będą, jeżeli ta ustawa wejdzie w takiej formie. Musi być coś, co zabezpieczy ludzi, bo to, o czym jest mówione, to jest taki pożądane gospodarstwo zlokalizowane dalej od budynków mieszkalnych, gdzie są drogi dojazdowe, gdzie ten substrat jest, gdzie można zużyć ten poferment. U nas tego nie ma. Nie ma ciepłociągu, nie wiadomo, co inwestor z ciepłem będzie robił. Całą moc właściwie oddaje do sieci. Poferment zapewne będzie wylewał na pobliskie pola, bo nie ma co z nim zrobić, a transport jest nieopłacalny. Więc jaki jest pomysł, by ochronić ludzi, którzy znajdą się w takiej sytuacji? Ja tylko o to proszę. Wy, proszę państwa, macie tutaj moc i wy możecie coś zrobić. Wy stanowicie prawo, więc my tu dzisiaj przychodzimy, prosząc was, byście coś zrobili. My absolutnie nie chcemy zablokować inwestycji w biogazownię, ale naprawdę zróbmy to mądrze. Tak jak się tutaj powołujecie na Danię, Szwecję, Niemcy, to może przeanalizujmy, jak tam wygląda ta wykładnia prawna, zaczerpnijmy te dobre praktyki od nich i zróbmy tak, by naprawdę za kilka lat nie okazało się, że polska wieś jest w ruinie. Niedawno wyszedł monitor rozwoju wsi i tam jest wyraźnie powiedziane, że wsie właśnie na wschodzie Polski, gdzie te duże, właściwie przemysłowe gospodarstwa rolne istnieją, te wsie wyludniają się najszybciej. Tam jest największe ubóstwo, więc nie mówcie, że biogazownie polepszą sytuację na wsi, bo tego nie zrobią. I to widać właśnie za granicą, że ubóstwo tych ludzi, którzy mieszkają przy biogazowniach, jest. I naprawdę ja, jak dowiedziałam się, że właściwie u mnie za płotem biogazownia będzie, weszłam na Google Maps, sprawdziłam lokalizację biogazowni w Polsce, ich jest naprawdę niewiele, więc niedużo czasu mi to zajęło. Obdzwoniłam miejscowości, gdzie tam mi się numer telefonu jakiś pokazał i 100% osób powiedziało mi: śmierdzi, to jest trupi odór. Więc jeżeli na papierze jest, a papier przy mnie wszystko, że biogazownia nie śmierdzi, to jest nieprawda, bo biogazownia nie składa się tylko ze zbiornika fermentacyjnego. Są laguny na substrat i na poferment. Poferment także wytwarza jakiś odór, a nie będzie dowożone, jeżeli nie jest określona minimalna część substratu, to nie będzie na bieżąco dowożone te całe odpady organiczne, tylko wiadomo, że one będą składowane w jednym miejscu i jeżeli będzie potrzeba, to będzie to po prostu do tej biogazowni wkładane. Więc nie wierzę w to i żadne akcje edukacyjne, to nie przejdzie, bo ludzie nie są głupi. Ludzie mają pewne doświadczenie z przedsiębiorstwami, które ten odór wytwarzają. Więc naprawdę zróbcie coś, by tych protestów społecznych nie było, bo one są i teraz dzieje się w całej Polsce. Ja naprawdę mogę podać bardzo dużo przykładów miejscowości, gdzie powstają, oddziaływują i ludzie po prostu nie wiedzą, jak żyć. No co mają zrobić? Nie sprzedadzą domu, nieruchomości, bo kto to kupi? Więc siedzą w tym smrodzie, bo nie mają innego wyjścia. Więc pytam jeszcze raz, co zrobicie, byście mogli uchronić lokalną społeczność? Dziękuję pani bardzo. Oczywiście ten przypadek negatywny, o którym pani mówi, to nikt tu z nas nie popiera i tym bardziej pani mówi, że jest to z przegięciem wydane pozwolenie, także to trzeba sprawdzić i odpowiednie służby powiadomić. I nie wierzę w to, żeby w takim przypadku powstała biogazownia. Odniesie się do tych pytań pan minister. Krótko, bardzo krótko, szanowni państwo, no prosto.
Informacja Stężyca, powstanie pierwsza w powiecie biogazownia, gmina zdecydowanie za. Mnóstwo gmin jest dokładnie w tej chwili zainteresowanych budową biogazowni, bo wiedzą, że biogazownie nie śmierdzą. Ja mam inne zdanie, znaczy uważam, że przyjęcie takiej logiki, że nie przeszkadza państwu obora za Miedzą, a chcą państwo biogazownię 3 kilometry od tej obory, chociaż to biogazownia przecież powoduje to, że mniej śmierdzi, ja tej logiki po prostu nie przyjmuję. Ale najważniejszy argument, nie zmieniamy żadnych przepisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych, co zresztą wybrzmiało wprost w merytorycznym stanowisku Konfederacji Lewiatan, która postuluje dokładnie tutaj odwrotny kierunek. A więc wszystkie przepisy środowiskowe są, pozostają po prostu w mocy, to po pierwsze. I jestem przekonany, że nikt nie zainwestuje 20 milionów złotych, te 60 ton, o których pani mówi, to są trzy rzeczywiście tiry, 20 milionów złotych, żeby zlokalizować biogazownię bez substratu. Znaczy rozmawiamy moim zdaniem o czymś, co po prostu nie wystąpi. Znaczy tam biogazownia nie powstanie za prywatne pieniądze, gwarantuję to pani. I proszę nie straszyć tutaj, że ktoś wyłoży 20 milionów złotych bez substratu. Nie powstanie taka biogazownia nigdzie. Po prostu, bo ludzie nie są głupi i nikt nie wyłoży 20 milionów złotych swoich pieniędzy po to, żeby te pieniądze stracić. To po pierwsze. Ale ważna informacja dla państwa, bo rzeczywiście padł ważny argument. My w ramach projektu Repower EU razem z UC99, czyli z reformą dotyczącą spółdzielni energetycznych, łączymy w końcu to, o czym państwo mówią, czyli pozyskanie miliarda euro, czyli 4,5 miliarda złotych na nowy zastrzyk dotyczący inwestycji w sieci na obszarach wiejskich. To jest mniej więcej dokładnie jeden budżet roczny wszystkich spółek dystrybucyjnych, bo ten problem rzeczywiście widzimy.